Witam Państwa. No zacznę od tego, że na pewno jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z wyniku, bo wygraliśmy no, można powiedzieć w końcówce po emocjonującym meczu. Wiedzieliśmy, że no, nie będzie to łatwy mecz, gdyż wiemy, że tutaj w Toruniu się dosyć trudno gra. Zresztą w tamtym roku rywalizowaliśmy z Elaną i też znaliśmy wartość tego zespołu, pomimo że teraz Elana, można powiedzieć tak w cudzysłowie oczywiście, że jest w takim lekkim kryzysie. Natomiast co, no, założenia, które sobie zaplanowaliśmy na ten mecz, zrealizowaliśmy. Gratulacje, słowa uznania dla chłopaków, że walczyli do końca, że pomimo, że bramkę straciliśmy w 89 minucie, to bardzo szybko odpowiedzieliśmy na 2-1. No i cóż, tylko się cieszyć. No, w tamtym roku po pierwszej rundzie gdzieś odpadliśmy, teraz gramy dalej. Choć ja nie mam takiego podziału, że zawodnicy podstawowi, rezerwowi, ale no dzisiaj też wiemy, że przygotowujemy się do ważnego meczu ze Stalą Mielec i praktycznie z tego ostatniego składu, gdzie te cztery mecze w lidze wygraliśmy, grał tylko jeden zawodnik, który no nie będzie mógł grać, czyli Mateusz Lewandowski i ja dałem pograć tym zawodnikom, którzy mniej ostatnio grali, ale to też była akurat dobra okazja, żeby im się przyjrzeć, zobaczyć w jakiej są dyspozycji. I myślę, że tak dobrze się stało po prostu, że i wygrany mecz, i ci zawodnicy gdzieś tam zagrali pełen mecz. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi tutaj na wstępie, oczywiście gratuluję trenerowi awansu i postawy w lidze, bo graliśmy z liderem pierwszej ligi, więc można powiedzieć, że graliśmy jak równy z równym. Oczywiście początek no jest taką naszą dużą słabością i mocno nad tym pracujemy, mocno to omawiamy, również też trenujemy w treningach taktycznych. Niestety jakoś nie umiemy się przed tym obronić. Na pewno plus taki, że żeśmy lepiej, o wiele lepiej zareagowali niż w Polkowicach, tak? Bo nie jedna drużyna wydaje mi się, żeby pękła. Po takim początku jak w Polkowicach, gdzieś znowu dostajemy bramkę mimo naprawdę wielu jakichś tam motywujących zdaniach, koncentrujących rzeczach. Znowu dostajemy, gdzie te nasze wysiłki widać, że no, niestety nie udały się. Tracimy bramkę, stajemy powoli to się działo, na pewno nie od razu, bo Radomiak szukał od razu drugiej bramki i też były sytuacje, ale powoli się odbudowaliśmy i odbudowaliśmy się w ten sposób, że naprawdę no, w drugiej połowie no to bardzo dobrze to wyglądało. Jestem z tej połowy bardzo zadowolony. Mnie jestem zadowolony z tego, że mogliśmy jeszcze jedną sytuację co najmniej wykorzystać. No i że w tych newralgicznych momentach no niestety nie potrafimy już tego przytrzymać. Tak? Te newralgiczne momenty, które decydują, no jakoś wypuszczamy z rąk. Na pewno tutaj kwestia jest do analizy. Tak jakby już rozkładać troszeczkę ten stały fragment gry. Początek nieźle zareagowaliśmy, ale został zawodnik jeden niekryty i po prostu wykorzystał to. Sporo zamieszania tam było, więc to na minus, tak? To na minus. Plus znowu, że no, zerwała się drużyna i już widać było tą sportową złość jeszcze raz i było blisko znowu wyrównania. Nie udało się. Tego szczęścia nam brakuje na pewno. Brakuje nam cwaniactwa, konsekwencji. No i teraz po prostu to, że jak potrafiliśmy grać praktycznie przez, nie wiem, 85 minut bez straty bramki, z bardzo dobrym przeciwnikiem, tworząc, kreując sytuacje bramkowe, musimy to przełożyć po prostu na niedzielny mecz z Pogonią Siedlce, który wiadomo, że jest naszym kolejnym i najważniejszym. Oczywiście skład też był taką jakąś pewną przymiarką pod ten mecz. Niektórzy wykorzystali, niektórzy nie. Dochodzą jeszcze zawodnicy, którzy nie mogli grać w tym meczu, więc tutaj budująca jest ta gra w drugiej połowie i na pewno będziemy szukali takiej gry w meczu z Siedlcami. Pytanie? Pan się nie obawia, że w przypadku niepowodzenia w Siedlcach zacznie się głośno mówić, że pan grał posadę? Tego, co się stało, to chyba się nie ma co obawiać, bo już chyba już kilkanaście razy tutaj w mediach mnie zwolniono, więc taki sobie zawód wybrałem i podpisując umowę z Elaną, ten talent się odpalił i wcześniej czy później się wypali, ale ja liczę na to, liczę na naszą pracę, którą wykonujemy naprawdę wspólnie z drużyną bardzo mocno. Liczę na to, że te
momenty, które pokazywaliśmy nawet dzisiaj w meczu, będą w większości i konsekwentnie zagramy, nie stracimy bramki. Ten mecz nam da chwilę oddechu, ale też oczywiście trzeba będzie od razu myśleć o następnym. Dziękuję. Chciałbym zapytać trenera Dariusza Bonasika, czy z racji tego, że dzisiaj zobaczyliśmy kilku tych zawodników z szerszego składu, czy ktoś zasłużył na takie indywidualne wyróżnienie? No cała drużyna pracuje na wynik i myślę, że no nie chciałbym tutaj kogoś indywidualnie wyróżniać, natomiast na pewno zmiana dobra, tak, bo Marcin Kluska, który strzelił zwycięską bramkę, wszedł w drugiej połowie. Na pewno warto notowania Kuba Nowakowski, który też zadebiutował, bo to jest zawodnik z Akademii, który w tej chwili w Radomiaku w drugim gra, ale trenuje z nami. Także myślę, że ci nowi zawodnicy, no i też zawodnicy, którzy no jakby tak debiutowali, można powiedzieć, w tym pierwszym zespole, tak, czyli Chams tutaj pierwszy raz. I może bym ich wyróżnił w tej chwili, bo tak jak mówię, cały zespół gdzieś zasługuje na te słowa uznania, natomiast no wiadomo, że ci młodzi zawodnicy no gdzieś bardziej, bo to dla nich były takie pierwsze przetarcia. A czy jest jakiś wymarzony rywal w kolejnej rundzie? Nie, ja się nie zastanawiam się nad kolejnym rywalem, myślę o lidze i mamy teraz ciekawego przeciwnika i skupiamy się na najbliższym meczu i nie patrzymy, co tam dalej będzie, no ale no zobaczymy, jak będzie losowanie, to będziemy na pewno z ciekawością się przyglądać. Jeszcze pytanie do trenera Jakubowskiego. Panie trenerze, sam pan powiedział, początki meczów to nasza duża słabość. Jakbyśmy mogli jednak trochę też tutaj temat rozwinąć, bo rzeczywiście dzisiaj to już było kolejne spotkanie, gdzie w pierwszych niemalże minutach ta bramka wpada do trójskiej siatki. Z czego to właściwie wynika? Czy dokładnie to jest trzecie spotkanie, tak? Bo licząc mecz z Legionowią, z Polkowicami dziś, no to były te początki, gdzie no na samym początku praktycznie tracimy bramkę. Jeżeli chodzi o spotkanie z rezerwami Lecha, to my mieliśmy tą pierwszą sytuację, to my, można powiedzieć, zasługowaliśmy na karnego, ale ten karny nie został gwizdnięty, więc gdzieś tam później w drugą stronę został gwizdnięty i przegrywaliśmy, ale też reakcja zawodników była dobra, bo zaraz doprowadziliśmy do 1-1. Z Legionową też z tego wyszliśmy obronną ręką, też pokazując bardzo dobrą grę. Myślę, że no, przede wszystkim chyba nerwowość, taki brak trochę pewności. Zmieniamy te początki, jakiś sposób rozegrania, czy żeby pograć od tyłu, czy żeby mocno do przodu ruszyć, poszukać gdzieś tam zebranej piłki, też od razu stworzyć sytuację. I tak było na przykład w Polkowicach, tak? Sam początek, nie wiem, te 30 sekund w Polkowicach, to tak jak przewidywaliśmy, poszedł po naszej myśli, bo zagraliśmy do boku, tam gdzie przeciwnik się nie spodziewał, zebraliśmy drugą piłkę. Skończyliśmy akcję strzałem, choć można było tam jeszcze pograć, wydaje mi się, i więcej wyciągnąć z tej sytuacji. I wiedzieliśmy, że zawodnicy tam w Polkowic będą uderzali dłuższą piłkę w tą akurat strefę, w którą piłka spadła, i tutaj akurat tego żeśmy nie wykorzystali. Tak jak mówię, jeden tak jakiś błąd przechylił szale, że pewność zawodnicy tracą. Rozmawiamy o tym, że nie mogą tracić, że to jest błąd, tylko jeden jest cały mecz. No i dzisiaj to pokazali. Dzisiaj to, co rozmawialiśmy po Polkowicach, że to jest jeszcze 90 minut i naprawdę po tej bramce na początku no, te 90 minut wykorzystaliśmy praktycznie na maksa. Skoro tylko, że no, tej ostatniej żeśmy. Jeszcze pytanie o Kołodzieja, w kontekście teraz Siedlec. No niestety nie wiem, czy będzie do dyspozycji, Krzysiu. Ma uraz.